bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV. 11 listopada to dla nas, Polaków, najważniejsza data w kalendarzu. 103 lata temu Polska odzyskała niepodległość. Choć przez 123 lata kraj nie istniał na mapie, to żył jednak naród i jego kultura. Wierzono, że tak długo jak one trwają, nie trzeba będzie tracić nadziei. I jej nie stracono. Dlatego zebraliśmy się tutaj przy pomniku Dębskiego Orła Pamięci, by oddać hołd bohaterom tamtych lat i uczcić 103. rocznicę odzyskania przez nasz kraj niepodległości. Niepodległość utraciliśmy po 120 w czasie trzeciego rozbioru Polski w 1795 roku. Tej niepodległości nie mieliśmy przez 123 lata. Pomimo podkreślanej przez lata decydującej w wykreśleniu z mapy Europy Polski roli trzech sąsiednich mocarstw, Rosji, Austrii i Prus, początkiem rozbiorów była sytuacja wewnętrzna w Polsce. Dramatyczny ekonomiczny podział warstw społecznych, dbanie o własny interes magnaterii kosztem nawet podporządkowania się obcym mocarstwom oraz brak przywiązania do ojczyzny i dbanie jedynie o własne dobro przez dziesiątki lat doprowadziło do wewnętrznego rozkładu i rozbioru Polski. Ostatnim ruchem próbującym utrzymać niepodległość Rzeczpospolitej było powstanie pod wodzą Tadeusza Kościuszki. Niestety sprzysiężenie zaborców okazało się zbyt silne, aby ono odniosło sukces militarny i polityczny. Dzięki kolejnym pokoleniom Polaków, którzy kultywowali w ukryciu tradycje narodowe, również dzięki ogromnej roli Kościoła, polska tożsamość nie gasła, podsycana wzniecanymi powstaniami. Historia powinna nas nauczyć, że choć różne są pomysły na rozwój naszego kraju, to wszyscy powinniśmy mieć na względzie przede wszystkim jej dobro, ojczyzny, dobro nasze wspólne. Choć w polityce najważniejsze czasami wydaje się władza. Wielokrotnie w historii to współdziałanie i osiąganie kompromisów przynosiły rozwój Rzeczypospolitej Polskiej. Weźmy to sobie głęboko do serca. Dziękuję. Taka sobie ojczyzna, taka sobie kraina, jedna z wielu, lecz tutaj każdy dzień swój zaczynam i nie użyję, a nocą śnię, że wielka się stała, nie od morza do morza, dzięki ludziom wspaniała. Bywa czasem kłótliwa, zrzędliwa i obrażona. Z szabelką pójdzie na czołgi. Nie podda się, prędzej skona. Ubrana w marsze, protesty, różne hasła skanduje. I mam wrażenie, ostatnio niezbyt dobrze się czuję. Czasem z katarem uczuć, czasem kaszle od smogu. Czasem taka bezradna, że wszystko powierza Bogu. Czasem trochę nieświeża, pomięta i niewyspana. A czasem od swych sukcesów i od szczęścia pijana. Moja ojczyzna wymaga trudnej umiejętności. Nie kochać za, lecz pomimo. Ale co też mam w ogóle wygaduje? I na co takie awantury? Przecież kobiet się może wszystkiego nauczyć. Nie, bo pani przyjmie. No i jeszcze do tego płaczę. Nie płaczę, to prawda. Ja widzę, że muszę pani wszystko powiedzieć sprawdziwie. Matka mu umarła, miał 2 lata. Mieszkamy u tutajszych ludzi. Ciągle się jest z Anglikami. Mnie też jest już ciężko znaleźć słowo, jak chcę mówić po polsku.
Ja już od 30 lat w Polsce nie byłem. Czy kiedy pani na to przyszło, że tak przez 30 lat być między obcymi? Nie, nigdy mi na to nie przyszło. Widzi pani, i ja już mam tego dosyć. Myślałam, że się przyzwyczaiłem i wtem się okazało, że się nie przyzwyczaił. Ja już wtedy tylko wracać do Skrzałkowa. Wie pani, gdzie to Skrzałków? Nie, to taka wieś? Wieś, bo bardzo porządna wieś. Pastwisko ma zaraz, rzekę. No, ale cóż ten Marcin? No niech mi pani powie, jak ja tam powrócę z takim synem, co nic po naszemu nie umie powiedzieć. Ba, trzeba było wcześniej o tym pomyśleć. Racja, ma pani rację. Dobrze pani powiedziała, a ten jak głupi zaczął ze sobie żarty stroić. Już myślałam, że go pani nie przyjmie. Ależ ja go mogę przyjąć, tylko że to jest już duży chłopiec. Ma ze 12 lat, może chciałby zostać Anglikiem. Marcinie, czy chciałbyś uczęszczać naszej szkoły i uczyć się z nami języka polskiego? No odpowiedz. Jest. Co słychać? TV.